Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, w pierwszym epizodzie. Powiem szczerze, mam fajny pomysł na to, co zrobić i jak zrobić. Więc konkretnie idziemy dzisiaj zwiedzać wszechświat, że tak to nazwę. I ogólnie mówiąc, wszelkie miejsca, które po prostu istnieją i w których są drzewka. Czy jak to chyba gra oryginalnie nazwało, Whispering Roots, czyli szepczące korzenie. Nie wiem skąd taki pomysł, ale chociaż dobrze, jesteśmy niewielkim robaczkiem. To wszystko znam malutką skalę, więc to równie dobrze mógł być jakiś po prostu niewielki korzonek czegoś. Ale tak, zanim się tym jeszcze zajmiemy, to... Czy nie jest tutaj taki... fragment, który jeszcze nie został przeze mnie odwiedzony? Zresztą pokażę to na mapie, widzicie? W tym miejscu po prostu zamiast iść tam... powrotem. Po prostu można pójść tutaj. Okej, okay, dobra, oni biją podwójnie. Są niebezpieczni. Ale można ich łatwo pewnie uczestniczyć tym. Nie. Dobra. Też nie wytrzymali są. I zginęli. No z własnej woli, niecierpliwości i w ogóle wiemy. Nie spodziewałem się już takiej wytrzymałości. Dobra. Więc właśnie chciałem sprawdzić, co tam się kryje, ale widzę, że są przeciwnicy, których lepiej chyba nie denerwować, więc te... W ogóle to chyba jest kiepski pomysł, żeby tam w ogóle iść. No ale kiepski, nie kiepski, mnie to nie powstrzyma przed decyzją, żeby to zrobić. Dobra, i teraz tutaj się zatrzymać, super. Te... No i ponownie idziemy tam, tym razem może spróbuję uniknąć tego gościa, na ile to jest w ogóle możliwe. Obrażenia. Może jedno ciężko mi określić, ale kosztem tego, że udało się tu uciec, więc... Dobra. To tyle? A. No okej, okay, dobra. O, proszę. Wróćmy do City of Tears. Jakiś chyba region, w którym nas nie było. Że byłem, tylko nie kojarzę. O. Nie wiem, na mapie chyba tego nie ma, więc co, jakieś nowe tereny. Proszę. Powiem szczerze, dla mnie to jest nawet fajnie, bo... To jest w Sirce, to jest naprawdę przyjemne miejsce, które nie sprawia aż takich wielkich wyzwań, przynajmniej do tej pory tak było. Jak już ogarnąłem co, jak, gdzie, kiedy. I tak, jest jakaś winda, będę musiał zobaczyć dosłownie, gdzie to prowadzi, ale najpierw idziemy w górę oczywiście. I tak, w sumie, czy jest jeszcze coś takiego istotnego do poruszenia? Aha, oczywiście zasadzka, bo jakby inaczej bez zasadzki by nie było fajnego miejsca według tej gry. Dobra, może zamiast się leczyć, skupmy się po prostu na pokonywaniu ich wszystkich. Oczywiście ciężkie powinno być. Zwracając uwagę na to, jaki mamy zasięg na atakach. Co prawda pewnie otrzymamy jeszcze sporo obrażeń. Aha, kolejni. Dobra, chodź tu, surowak. A nie, uciekasz jak jakiś tłuszcz. Dobra, jeszcze coś, czy to już koniec? Dobra, jeszcze coś chcecie, czy... Dobra, już koniec. Więc się udało, tak. No, właśnie chciałem tylko dodać, że w sumie fajne takie... Okej. Okay. Drugi kawałek. Dobra, fajnie, warto było tu przejść, zdecydowanie. Coś jeszcze tam jest? No, niestety nie. I tak, mam drugi kawałek czegoś. Czym się to okaże, to nie wiem. Chociaż chyba gra już wspominała jakąś nazwę na ten przedmiocik. Ale powiem wam szczerze, niestety nie pamiętam. I tak, tu byliśmy, a w dół jeszcze nie zjeżdżałem, więc będę miał okazję pozwiedzać tutaj na dole. Kolejna winda. Dobra,
kolejni wrogowie. Dobrze, pokonany. Niundze zgarnięty. Niestety nadal za mało, żeby móc opłacić tą głupią babkę, którą zjadła mojego czarma. Ona sobie żądała 9000, nie, to jest naprawdę, powiem szczerze, jak na mój gust, ostra przesada. I Wanderer's Journal oczywiście. Kosztem trzymania obrażeń, jakby inaczej mógł być. Chyba nie ma co się przejmować, mamy już 1000 przynajmniej. Więc kto wie, może lada moment się uda. Póki co tak, ubijamy dalej ich, choć przydem się prawie, że nie groźni. To jednak są tu przeciwnicy i musimy to robić, tak. Taka już nasza dola. Jako... Nie, nawet nie wiem jak się nazwać. King's Station? Lewska stacja? Co? Nie mówcie mi, że w City of Tears ciągle była jeszcze jedna stacja i nie znalazłem. Jeśli tak, bo to jestem naprawdę ślepy i w ogóle. No cóż. Dobra, fajnie. Ale zanim cokolwiek wyjdę stąd, no właśnie, chciałbym zobaczyć, czy jest tutaj gdzieś ten cały Stag Beetle. Z tego co widzę, jest więc ławeczka, jej. Mapa zaktualizowana, gdzie my jesteśmy. O! Okej, czyli na tych obszarach. Wydaje mi się, że w sumie to są obszary, których nie chciałem za bardzo zwiedzać, więc tak. 300, no, kosztowne, ale oczywiście, że to zrobię. Dodatkowa metoda transportu zawsze się przyda. Zadzwonimy na niego. Niech on sobie biegnie. A my w tym czasie zwiedźmy stację kolejową i może przy okazji też jakieś inne miejsca. Skoro już jesteśmy na terenach zakazanych, tak to nazwę. To też w sumie tłumaczy trochę obecność tam tego silniejszego gościa, bo się nie mylę, właśnie tych terenów nie chciałem zwiedzać przez to, że właśnie taki gościu tam był. Kolejna stacja? Nie, wiecie co, to jest dziwne, przecież dwie stacje. Okej, dobra, ta jest rozwalona i zalana. Ale definitywnie coś tutaj musi być. To nie może być takie po prostu, że jest sobie, żeby było. No, normalnie wyczułem. Chociaż nie udaję, że to jest jakiś super geniusz czy coś, by to było takie do przewidzenia. Ale no. I dobra, mamy kolegę. Jej, mamy kolegę. Dobra, kolejny koleżka. I to chyba były graby, czyli kolejny grab. I jest jakieś przejście dalej, dobra. Dobra. Gdziekolwiek to prowadziło. Nie mam mapy tego obszaru. Kingdom's Edge. Kres Królestwa. Okej. Okay. Fajnie, ale jak jesteśmy w City of Tears, to jest tyle rzeczy do zwiedzenia, zobaczenia, to... No... Powiedzmy sobie szczerze, no nie chcę wychodzić do następnych lokacji od razu. Oczywiście... Później to zrobimy, ale no jeszcze nie teraz i przy okazji co to ma być jakieś jakieś zamknięte miejsce. Dobra, więc cokolwiek to miejsce skrywa, to teraz tego niestety nie zobaczymy. I teraz jeszcze, a o, wróciły. Na szczęście nie są jakoś szczególnie groźne, ale to jest ostatnia kwestia jeszcze, która mi pozostała tutaj. Czy to miejsce ogólnie skrywa jeszcze jeden sekret, czy jednak nie? Jeśli nie. Więc jeśli chcę zdobyć tamte geo, które są ukryte tam, to muszę mieć jakąś zdolność inną. Albo gdzieś po prostu znaleźć ten wajchę do pęknięcia, którym to otworzy. Obie opcje są równo prawdopodobne, więc te. Zobaczmy po prostu, co się kryje po lewej stronie. I... Te. Czerwoni strażnicy. Lepiej się do nich nie zbliżać. Okay. Okay. I już nie pewnie będzie dokładnie to samo. A nie, co jest tylko ten gościu. Ale dobra. I tak warto wiedzieć, że jest tutaj kolejna stacja kolejowa. No w sumie stagowa bardziej niż kolejowa, no ale wiecie co chodzi, więc tak. Nie będę może narzekał, ani marudził, ani nic. Teraz jest po prostu wyjście na ten obszar. Nie zwiedzony do końca, ale... Powiem szczerze, nie chcę. Nie chcę po prostu i tyle.
Ale w sumie cała ta sytuacja ma jeden plus i to dosyć znaczący. Możemy teraz pojechać do Resting Grounds spokojną trasą. Jak tam pojedziemy, będę mógł otworzyć tamto miejsce. I przy okazji mam też dialog, bo zapomniałem go odpalić. I chyba na Resting Groundsach też jeszcze nie pogadaliśmy. Wiele stacji zostało otwartych. Ponownie mogę podróżować przez te królestwo. Tak wiele wielkich, nie wiem czy to są jakieś okrężne czy coś tego typu, i starych dróg pobocznych jest zapomnianych. Gdzieś pomiędzy tymi liniami znajduje się gniazdo stagów. Miejsce, w którym zostałem narodzony i wychowany. Jednak wydawało mi się, że jego lokacja jest zaginiona w moim napadającym umyśle. Ale teraz jestem w stanie prawie zapamiętać ścieżkę, trzeba pamiętać ścieżkę. Jeśli będziesz dalej otwierać stację, przyzywać mnie przez nie, może ponownie odnajdę to gniazdo. Chciałbym tego bardzo. Dobra. Czyli tutaj wspomina o czymś takim, ciekawa sprawa, gniazdo. A teraz mniejsza z tym Resting Grounds i tutaj właśnie jak mówiłem, właśnie jeszcze nie pogadałem. Przy okazji jest miejsce właśnie, które chciałem też tworzyć. A, tutaj. Ziemię spoczynku. Pasażerowie przychodzili tutaj odprawiać rytuały dla tych, którzy już odeszli. Ale już tego nie robią, oczywiście. Boże, zmarli teraz sami zajmują się swoimi rytuałami. No, w sumie ciężko mi powiedzieć, ale bardziej bym obstawił, że po prostu to królestwo popadło w całkowitą ruinę i po prostu nie został nikt, kto mógł się tym zajmować. Okazji byliśmy tam gdzieś? Nie wiem. Dobra, to teraz tak, o tym miejscu mówiłem, teraz tylko jak to się odbywało, dobra, w ten sposób. Mam przejście. I muszę przyznać, że odgłosy tego miejsca mi się nie podobają. Ale hej, razem zniszczalną ścianę. Okej, dobra, jakiś przeciwnik. Utrzymało dziadostwo. Ale dobra, przynajmniej mogę to pokonać 15 za jednego. A, sumka muszę przyznać, jak na mój gust. Czyżby sufit był zniszczalny? O, proszę. Nie wysadzaj mnie, proszę. Nie wysadzaj mnie. Bardzo cię proszę. Dużo geł. I jakiś sekrety, który pewnie nie otworzę teraz. A nie, dałem radę. No, kolejny. Nie przesadzacie trochę. Ale u nas cel. No dobra. Nic szczególnie przydatnego, ale zawsze jakaś taka gotówka na krytyczne sytuacje. I zobaczmy, gdzie to jeszcze prowadzi. Poza tym, że otworzymy jakieś przejście z drugą stronę. Ne? Okej. Okay. To znowu była ta sama winda? O nie, no nie wydaje mi się, żeby to było to samo miejsce. No dobra, zaraz zobaczymy. Może jednak. Jak mówiłem, zanim to chcę pozwiedzać to miejsce i pokonać tych wszystkich wrogów. Wydaje się być duże i groźne, ale kto wie, może w rzeczywistości są łatwiej. Dobra, no na pewno są łatwiejsi niż ci strażnicy tamci. I okej, kolejny sufit do rozwalenia. I słyszę gdzieś kolegę. A kolega oznacza mniej więcej tylko tyle, że pewnie to jest jakieś tajemnica, sekret. Czy jakieś problemy do rozwiązania. Oj, jak dobrze, że mam Mark of Pride i inne te rzeczy. To jest takie piękne. I tak, jej, kolega! Dobra, będziemy musieli się też odwiedzić w takim razie skrzyżowania. Zapomniane. Po to, by ten właśnie móc udać się do tych koleżków i przy okazji kupić kolejne miejsce na przepinkę, bo chyba brakowało nam ostatnio gotówki na nie, a teraz już prawdopodobnie nie będzie mnie stać. Dobra, mniejsza o to. Póki co idziemy naprzód. Wow. Wredne miejsce. Dużo kolców. Bardzo dużo kolców.
Ja kolców nie lubię. Ej, to było jeszcze wredniejsze. Nie widać miejsca, nagle stamtąd przeciwnik nie atakuje. Ale już dobra. Nie będę narzekał. Nie jest może aż tak źle, jak się to przedstawiam. I jest kolejne jakieś przejście wyżej. Tutaj? O. Dobrze, raczej dłuższa jakaś przypinka. Jakieś, nie wiem, to jest jakaś świątynia ślimaków czy coś. Natomiast mamy Wanderer's Journal. Przyjemne. Ale niestety. Poza gotówką nie daje to nic. No gotówka aż tak mi potrzebna chyba teraz nie jest. Może jest, tylko nie zdaję sobie z tego sprawy, nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Lecimy teraz zobaczyć tamtą windę, czy to jest znowu to samo. Tylko że od innej strony i mogą tutaj wleść, powiedzmy, już po raz kolejny z łatwością. Czy jakoś inaczej. To jest. Nie ukrywam, to mnie to też zastanawia. Aha. To jest to samo. Więc ciekawe, że ogólnie ta winda pojechała sama do góry. Bez niczej ingerencji. Ale okej. Okay. I... W sumie zauważyłem, że jest jeszcze jedno miejsce, którego nie zwiedziłem. A ponoć jest tam właśnie jakieś przejście do tych crossroadsów, więc tak. Żeby jego uniknąć, sumniemy w ten sposób, tak. I dobra. Oczywiście otrzymuję obrażenia w najprostszy sposoby. Że zauważył, że mam jedno życie, tylko nie zauważył, to potem byłby problem, żebym zginął w jakiś lemisty sposób, tyle. Dobra, to jest do Blue Lake'a. A tam chociaż wiem, że jest dojście do crossroadsów, to niekoniecznie. Najpierw wiecie, chcę zobaczyć to przejście, którego nie znamy w teorii. Później zobaczymy co nowe. Wyglądał znak stagów, czyli co, to jest kolejna stacja? Serio? Też nie. Mechanizm z gniazdem na jakiś rodzaj przepustki. Okej, okay, i co my tu mamy? A, jakąś wielką bramę. Czyli znaleźliśmy miejsce z wielką bramą, do którego nie możemy pójść. I fałszywy znak informujący, że tu jest stacja stagów. Chyba, że tam jest stacja, tylko trzeba tam przepustkę jakąś mieć, żeby ją otworzyć. W sumie to też możliwe, więc trochę za szybko. Oceniam, że jest to fałsz. Ale dobra, mniejsza z tym. Sruniemy teraz nad wodą niebieskiego jeziora. Bez swoją drogą chyba jest nad City of Tears. Tak jak teraz myślę. Bo tak jedziemy w dół przecież tym tamtym wagonikiem dostajemy się do City of Tears, więc tak. No faktycznie to jest chyba nad City of Tears. Przynajmniej częściowo. To by sugerował, że dlatego tam wiecznie pada. Dobra. Mniejsza o to, idziemy tu. Do naszej towarzyskie do przypinków. I tak, 900, a potem 1400 i brakuje nam dwóch. Ja kupię chociaż tam za 900, będziemy mieli jedno więcej miejsc. Jej. Opa. I dobra, już prawie mamy komplet w takim wypadku przypinkowy. I w sumie dobrze bym zobaczyć, jak działa pożeracz dusz, Soul Eater. Za 4. Mhm. I zapomniany artefakt szamanów. Używany, by wyciągać dusze z nadal żyjących kreatur. Mocno zwiększa ilość duszy zdobywanej, kiedy uderza się wrogów gwoździem. Czyli taki lepszy po prostu... Lepszy Soul Catcher. Okej, okay, fajne. Ale nadal nie mam miejsca na to, żeby tego używać, więc... Ja? Game Trail to też nie mogę, chociaż będę musiał to długo ogarnąć i... 3, 2, 1, to jest smród. Ale nie wiem, czy chcę śmierdzieć. To Forza w ogóle nie, no. Moje World Compass. Wolę wiedzieć, gdzie jestem. Bo momentami mogę się gubić, wiecie, w tym wszystkim. Tak to będzie trochę łatwiej chociaż. I jak mówiłem, idziemy do... tych do grabów, bo chyba znalazłem kilka właśnie rzeczy fajnych dla nich tu. Mam sobie kilka fajnych rzeczy dla nich. Że znalazłem dosłownie kolejne graby zagubione. Nie wiem, czy mam teraz dwa czy trzy do oddania, ale tak, jesteśmy w tym miejscu. Tam jest przejście do City of Tears? Ha. Nie kojarzyłem go, muszę przyznać.
w ogóle kiedykolwiek byłem? Wiecie, szczerze nie kojarzę tego miejsca. Jakieś przejście od drugiej strony ponoć. Ale nie widzę takiej opcji. Nie wiem, może, może naprawdę jest, może nie. Ale dobra. Warto będzie to znaleźć, może okaże się, że kiedyś dzięki temu będziemy mieli jakieś jeszcze większe skróty fajne. Ale póki co to tak. Po prostu skupmy się na przechodzeniu tych plansz, odbieraniu nagród i później już zbieraniu korzonków, bo w sumie to ma być mój główny cel, a zajmuję się jakimiś pierdołami niepotrzebnymi, niezwiązanymi z tematem. Tak, teraz jak zwykle mylę przyciski mapy i tego. Ale ten będzie najszybciej. Może nie najbezpieczniej, nie, ale najszybciej zdecydowanie. Cześć mucha, cześć mucha. W sumie to jest komar, nie wiem czy to jest mucha bardziej czy bardziej komar. Powiedzmy, że to jest muchokomar i tyle, będzie spokój. O, swoją drogą znalazłem kolejne miejsce, w którym nie byłem. Tam trochę wyżej. To jest zaskakujące, bo wydawało mi się, że już przynajmniej tą lokację mamy zwiedzoną w 100% prawie. Że... Były się nawet nie w sił, to 50 paru. Okej, ciekawa sprawa. I z jakiegoś powodu mi tu nie było. Nie powiem szczerze, nie wiem. Z jakiego? Ale zdecydowanie nie jest to nic ciężkiego na ten etap. I... Tam coś wyżej było? Nie. Powiem szczerze, z tymi umiejętnościami, które miałem, to było easy. I... Kolejna maska. Zdecydowanie warto to było przyjść i zauważyć, że z mnie nie było ostatnio. I tak. Może to było miejsce, do którego faktycznie potrzebowałem takich, a nie innych umiejętności. Ale nie, to nie jest to, nadal... Tam nadal jest trochę dalej to miejsce, w którym mnie nie było. To jest zastanawiające, muszę przyznać. Tutaj... I miejsce po prostu mnie nie było? A. No na to wygląda. Powiem szczerze, że na pewno nie wiem, co mam powiedzieć, poza tym, że to jest takie miejsce. No nie wiem, co ono ma sobą prezentować, co dopiero o co chodzi, o i tak dalej, czemu mnie tu nie było. Ale tam wyżej coś jeszcze jest, gdzie tam to się w ogóle dostać nie mogę, więc muszę to puścić. Chyba, że jest jakiś inny sposób na dostanie się tam. Okej, dobra, jest, chyba. Więc co to jest? Tutaj tylko takie przejście. No i dobra, spodziewam się wielu rzeczy, ale nie czegoś takiego. I teraz tak, stąd tylko do góry i dotrzemy do miejsca, w którym graby są przetrzymywane. W którym mieszkają, w którym jest ten cały grab z Vonnesem. No przecież to może być ich jakiś, nie wiem, opiekun. Może dziadek czy coś. Może tatusiek nawet. Tak. Chociaż najbardziej psem jakiegoś zwykłego opiekuna. Dobra. Teraz powinien się może skupić na tym, żeby nie otrzymywać obrażeń w głupie sposoby. W końcu jesteśmy w pierwszej lokacji z gry. Pomijając samouczek i wioskę. Więc nie powinienem tak łatwo tutaj otrzymywać tych obrażeń. W szczególności, że wrogowie tutaj nawet najczęściej nie chcą ze mną walczyć, tylko się po prostu poruszają. I żeby otrzymać obrażenia, to ja sam muszę w nich wpaść. Z tym bardziej pokażający, kiedy to się stanie. Ale dobra. Mniejsza o to. Cześć. Cześć, panie grabie z wąsem. Dziękuję za gotówkę. I co dostałem? Wow, dobra. Teraz chcę, żeby mieliśmy uwolnionych według tego. Ale okej, okay. I co my tu mamy? Rancy deck. Oczywiście. Co innego mogłem dostać niż Rancy deck? Jest to bezużyteczną kupę gunowa. Ale tak. Z
Spokojnie. I teraz tak, drzewka. Gdzie mam jakieś drzewko najbliżej? Mantis Village, widzę, że jest drzewo. Stąd też chyba się teraz będziemy udawać. Bo to tylko, żeby no zobaczyć co, jak, gdzie. Potem... W sumie przy City of Tears tam jest stanę. Nie ukrywam, nie chcę mi się za bardzo iść w tamtą stronę. Więc dobra. Pora zawrócić. I miejmy nadzieję nie dostać obrażeń. Ja. Marzenia po prostu. Nierealne. Po prostu tak. A nie. Po co wpadłem w kolce, to ja nie wiem. I teraz tak. W dół tutaj. Potem tam w dół. Okej, okay, zaraz będziemy. I. Nie wiem, tutaj coś by miało być, według tego? Nie, to nie tutaj, tam jeszcze niżej. Też powiem szczerze, no nie... Ile razy tu przychodziłem, bym tu z 3-4 razy, może nawet trochę więcej. Zauważyłem, żeby tu było jakiekolwiek miejsce na taki sekret. Może byłem po prostu ślepy. Nie, dobra, to było następne pomieszczenie. Okej. Okay. Ciekawe, czy jeszcze nie pominąłem, ale faktycznie czy coś było. Skamieniały gom. Różnicy z kamieniem. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Chcesz jakoś uderzyć? Nie. I dobra, faktycznie jest to jakieś przejście. Więc ta... Mój błąd, mówiąc, że tutaj niemożliwe. Po prostu, kiedy ostatnio tu zaglądam, to nie miałem odpowiedniego szkila. I okej, okay, tędy można tu wrócić i sprawdzić, nie było tu niczego więcej. Ale tak, skoro jest tylko dojście od tamtej strony tamtego miejsca, to obstawiam, że tu gdzieś musi być jakaś ścianka do zniszczenia czy coś. Albo i nie, i tam to całe miejsce jest jeszcze gdzie indziej. Skoro gra pokazywała, że jest, no to musi gdzieś być. Dobra. Najwidoczniej po prostu zbytnio kombinuję i faktycznie czego tam nie było. Więc tak, idziemy po prostu już naturalnie do Fungal Wastesu po to, żeby zbierać drzewo. I to się podleczę trochę. I zgodnie z moją mapą. Oczywiście. No, czego jeszcze? Że jest to w okolicach tego Mantis Village, to będziemy musieli tam aż dojść, ale póki co zobaczmy, czy on w ogóle ma coś nam do powiedzenia, albo można coś jeszcze kupić. Okej, okay, czyli że nie ma nic nam do pokazania, że jeśli chce czegoś jeszcze, to jest chciwy. Szczerze mówiąc, nic ciekawego. Do wioski Mantisów najszybciej będzie którędy. Teraz chyba najlepiej będzie w prawo i potem będziemy już w pewnym miejscu. Okej. I swoją drogą. Muszę tu być jeszcze jakieś miejsca, w których nie byłem, z tego co też tak się orientuję. Właśnie widać to takie przejście dalej trochę później, w których mnie nie było. A przynajmniej tak to tylko wygląda. Jakby mnie tam nie było, a może byłem, nie wiem. Ale tak, definitywnie zbliżamy się już do wioski, bo nawet wygląd zaczyna być taki bardziej bojowy. Oczywiście w samej wiosce nic nam nie grozi. Jakoż tak, mam tego Mark of Pride, który powoduje, że oni są niegroźni. A dla tych, którzy nie pamiętają, skąd go w ogóle mamy, przypominam, dostałem go za pokonanie przywódców Mantisów. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy w miejsce, w którym nas chyba nie było. Chyba definitywnie mnie tu nie było. I jest kolejny z tych duchów. Harszyku. Poczekaj, dziecko. Po co tu przybyłeś? Byłeś tu po to, by opanować ten
dziki, zrujnowany ląd. Wielu przybyłoby oczyścić to miejsce. Ale wszyscy, którzy tędy przychodzą, są ostatecznie pochłaniani. Tak, i nawet te dzikie robaki, grzebiące poniżej nas, były kiedyś pełne dumy jak ty, ale są teraz tylko potworami. Bój się snów o chwale, albo marzeń, ciężko mi określić. Dzieciaku, zawróć i nie powracaj. Wyzwać sen wewnika? Tak, zobaczymy, jaki on jest. Okej. Polega dużo tutaj na szybkości i znalezieniu odpowiedniego miejsca, co jest trochę ciężkie w moim wykonaniu. Okej. Ale nie coś tak źle, jak było z tamtymi chociażby. Nie jest niczym całą duszę w głupi sposób. Bardzo głupi nawet, bym powiedział. Okej. Za szybko. I zły przyciski ciągle wciskam. Oczywiście, bo jakby inaczej. Jeśli tu padnę, to się nie zdziwię. No, padłem. Przez własną głupotę i nieostrożność, ale okej. Mogęczka. Tutaj. No cóż, dobra. W takim wypadku widzimy się za chwilę, jak już ten zawrócę. I przy okazji, tak, ostatnio zauważyłem tutaj, że właśnie to zyskuje nam duszę, więc to wezmę. I tak, zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, podejście drugie. Przyspieszymy to, uderzając go od razu tym i tak. Oczywiście. Idealny początek, w moim stylu pięknie, po prostu. Nie zdać nic ująć. No i nie wierzę. Dobra. Jakimś tym udało mi się wyleczyć. I tak za szybko chciałem skoczyć, co skończyło się moim obrwaniem. Ale okej, aż taki trudno nie jest, powiem szczerze, jeśli się ostrożnie do tego podchodzi. No. Ja. No oczywiście. Nie, wiecie co, nie. Nie wiem, czy ja powinienem w ogóle z nim walczyć i... Znowu zapomniałem usiąść, no tak. Dobra. Ostatni problem, może jeszcze zrobimy później, czy coś. Zresztą. Dobra, mniejsza. Po prostu widzimy się już. Widzimy się na miejscu. Odzyskam duszę swoją mroczną. Potem, żeby nie było już, odpuszczę to sobie, pójdziemy po to drzewko, żeby mieć cokolwiek osiągnięte, jakiekolwiek wstępy, wiecie, a nie tylko się męczyć ciągle z tymi duchami wojowników. Zresztą takie rzeczy jak te duchy wojowników powinno pozostawić na kiedy indziej, bo teraz są ważniejsze sprawy niż tylko te duchy. Wiecie, mamy chyba z 3 czy 4 nawet już teraz lokacje, których w ogóle nie zwiedzałem, a przydałoby się je ogarnąć, więc no. Więc tak, po prostu widzimy się za chwilę. No, dobra. Więc tak, teraz już nie pozostało nic innego, jak tylko dotrzeć do wioski. I miejmy nadzieję z łatwością zająć się tym drzewkiem. Że dobra, definitywnie będzie łatwo, skoro tam są głównie modliszki, ale nie tylko modliszki. A jak zapewne już kojarzycie, też powtarzam po raz kolejny, powtórzę. To one do nas już neutralnie nastawione, czy wręcz przyjaźnie. Nie wiem. Czy bardziej przyjaźnie, czy neutralnie, nie sprawdzałem, czy jeśli ja je uderzę, to one mi odpowiedzą, czy nadal nie będą nic robić. Tak. I ogólnie mówiąc, teraz tutaj w dół i powinniśmy zaraz być na miejscu. Oczywiście uważając na grzyby. Nie chcę znowu tracić życia niepotrzebnie na zwykłych małych grzybkach. Mhm. Tu gdzieś... Aha. Nie.
Może tu? Ja tutaj. Dobra. Wypadkowo trafiłem tam, gdzie chciałem. Myśląc, że idę w złe miejsce. No nieźle. I tutaj gdzieś powinno być to drzewko. O, nawet jest. No i świecie. Dobra. Zobaczymy, ile esencji to da. No i po prostu zbieramy. My gdybyśmy zdobyli jeszcze 30 parę, to jestem skłonny nawet wrócić do tej ćmy, żeby tylko dostać kolejną nagrodę. Ostatnio, jak zapewne... Część z was może pamiętać, a większość pewnie nie pamięta. Może nawet nikt nie pamięta. Udało nam się zdobyć w nagrodę za zbieranie esencji Pale Ore. To jest dosyć ciekawy wyczyn, ale widać, że drzewo to jest jednak to z takich biedniejszych. I jaki to jest w ogóle opis? Dzielni wojownicy związani honorem. Dobra. Dobra, czyli to tyle. W takim wypadku dałoby się chyba udać w jakieś nowe miejsce, gdzie jeszcze inne te drzewko czeka. Tylko problem jest taki, że... O. A, no tak, to się zaktualizuje dopiero wtedy, kiedy pójdziemy na ławkę. Zapomniałem. Więc tak, zostało tylko w tym miejscu, a tutaj się nie mylę, był taki dziwny spadek, dosyć niebezpieczny, więc... Ja... No jakoś szczególnie mnie to nie zachęca. A z tego, co widzę, w innych miejscach dosłownie nie ma żadnych tych drzewków. No więc wiecie co, może zamiast się skupić na tych drzewkach, naprawdę pójdę w jakieś nowe miejsce, ale w sumie to już można zrobić w kolejnym epizodzie, bo tak, ten obecny już i tak ma ponad pół godziny, więc no. A tym po prostu zakończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym. Więc tak, trzymajcie się i hej, hej.